Cześć, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo gorąco, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Mr. and Mrs. Harmony pod roboczym tytułem Piaskownica Artystyczna. Dzisiaj naszym gościem, pierwszym gościem z cyklu jest Marta. Tak, właśnie, o kurczę, pierwsze święto. Tak, którą pewnie wszyscy znacie jako Marikę. Marika, pierwsze pytanie do Ciebie. Jak się czujesz rozdziewiczając nasz program? Właśnie się dowiedziałam. Tak, jestem oszołomiona, zaskoczona, podekscytowana, podniecona. Wszystkie te uczucia towarzyszą rozdziewiczaniu tutaj sytuacji. Nie zdawałam sobie z tego sprawy, tym większym może nie to jest lepiej na właśnie. Mojej twarzy. Ale wiesz co, bo to nie jest tak, że Ty jako jedyna się zgodziłaś na wzięcie udziału w naszym programie, żeby nie było. Jutro nagrywamy kolejne gości, ale bardzo fajnie, że zgodziłaś się wziąć udział i fajnie, że tu z nami jesteś. Też się cieszę. Hanka potwierdza. I wszyscy są zgodni. My mamy, wydaje mi się, wśród naszych odbiorców jest strasznie duże grono ludzi, która nie miała styczności do tej pory z Twoją muzyką i z Tobą jako osobą na scenie artystycznej. I pomyślałem sobie, że fajnie by było, gdybyś potrafiła własnymi słowami opowiedzieć o sobie. Ty jako, wiesz, Marika, czym się zajmiesz, co robisz? Gdybyś na przykład miała wyjaśnić mojej babci, która nigdy Cię nie słyszała. Powiedziałabym na początek. Dzień dobry. Nazywam się Marta Kosakowska. Jestem kobietą, 35-letnią. Skończyłam studia związane z literaturą i teatrem, ale ku mojemu zaskoczeniu życie mnie powiodło w kierunku muzycznym. Nagrałam 5, w porywach 6 płyt, to zależy czy liczymy również tę winylową, na którą napisałam trochę melodii i wszystkie teksty, poza tymi, które zaśpiewali goście, jeśli się pojawiali. I pisanie tekstów sprawia mi największą przyjemność. Ostatnio też napisałam książkę dotyczącą piosenek. Przez moment pracowałam w telewizji jako pani speakerka i w radiu jako dziewczyna, która mówi o wspaniałej muzyce i prezentuje tę muzykę. Cześć. Więc moje życie od kilkunastu lat kręci się wokół muzyki. Uważam, że jestem szczęściarą, jestem w związku z tym szczęśliwa, jestem z bardzo dużej rodziny. Lubię ludzi, lubię się z nimi spotykać, lubię z nimi rozmawiać, lubię dla nich śpiewać, lubię z nimi coś przeżywać. Ja myślę, że moja babcia by to kupiła. Wspominałaś kiedyś, że wywodzisz się z dużej rodziny, wielopokoleniowej. Gdzieś słyszeliśmy o tym, że sama również kiedyś chciałabyś założyć swoją rodzinę i być matką. Jaką matką chciałabyś być? Rodzinę już założyłam. Jestem szczęśliwą żoną. Jeśli chodzi o dzieci, to na razie ich nie ma i czy się pojawią, to jest dla mnie wielka tajemnica i zagadka. Jeśli będę miała zaszczyt, przyjemność być mamą, chciałabym być mamą, która podobnie jak moja mama potrafi słuchać, potrafi siebie oddać w jakimś rodzaju prezentu, takiej ofiara, to brzmi od razu jakoś tak dramatycznie, cierpiętniczo i heroicznie, ale w jakimś rodzaju podarku dla dziecka właśnie. Chciałabym też nie zdziadzieć. Jednym słowem chciałabym być tak jak ty. Pozostać jakby kobiecą kobietą, nie zredukować swojej funkcji tylko do bycia matką, ale też jakby pozostać też człowiekiem i kobietą. No właśnie, chciałabyś być dalej piosenkarką, artystką. Tak, chciałabym, oczywiście. Tak, żeby jakby jedynego celu nie upatrywać w rodzicielstwie, bo wydaje mi się, że jest to jedna z pięknych funkcji, które możemy, będąc kobietami, piastować, właśnie funkcja matki. Ale nie jedyna. W momencie na przykład, kiedy jedynym sensem życia kobiety stają się jej dzieci i te dzieci gdzieś opuszczają w pewnym momencie gniazdo, wychodzą z domu i przestają być jej jedynym sensem, to ten sens gdzieś tam się burzy i chwieje i trzeba życie składać na nowo. Bo ja na przykład kiedyś napisałem tekst o tym, że czas tak strasznie szybko ucieka i w tej chwili jesteśmy na przykład dla dzieci wszystkim.
jesteśmy po prostu całym światem. Mhm. I strasznie się boję tego dnia, w którym... Przestaniecie. W którym przestaniemy, w którym ja już nie będę tą wyrocznią, że wiesz, będzie wolała pójść na weekend do koleżanki, zamiast zostać z nami. Ale to mija, bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to było ze mną, ale nie wiem, czy wy też macie... Mam wrażenie, że w momencie, kiedy już to się przewali przez nasze życie, przekotłuje ten moment buntu, gniewu, naporu i odrzucenia i kompletnego jakby skasowania autorytetu rodziców, który następuje, to kiedy to się przewali i już przechodzimy na stronę dorosłości, zyskujemy w rodzicach przyjaciół i poznajemy ich na zupełnie innym poziomie relacji. To znaczy, ja miałam ogromną przyjemność na przykład z moją mamą przeżyć taki moment, kiedy porozmawiałyśmy ze sobą jak kobiety, wychodząc z tej sztywnej formuły ja córka, ty matka i rozmawiając ze sobą rzeczywiście jak dwie bliskie sobie kobiety, przyjaciele. Przyjaciele. Twoja mama jest twoją fanką? Myślę, że największą. Bo to są więzy krwi, tak? Ale chodzi mi o to, czy na przykład, nie wiem, czy czuję tam flow w twojej muzyce? Czy to jest jakby, czy twoja muzyka jest bliska jej sercu? Czy to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ma, wiesz, jest twoją mamą? Jeśli chodzi o moją muzykę, to w przypadku może ostatniej płyty więcej rzeczy jej się podoba. Natomiast w moim dorobku, powiedzmy, fonograficznym bardzo wiele rzeczy jej się kompletnie nie podobało, nie wkręcało. W ogóle cała ta faza na muzykę reggae dla niej była niezrozumiała. I zawsze więcej atencji zyskiwały moje teksty niż muzyka. To naturalne, bo moja mama jest z wykształcenia i z zawodu już w tej chwili na emeryturze, ale polonistką. I zawsze ją interesowała i literatura, i poezja, i gdzieś tam wydaje mi się też, że bez takiej atmosfery w domu ja nie zostałabym popchnięta w tym kierunku. Więc zawdzięczam jej dużo, dużo zawodowo jednak jakiejś takiej inspiracji do pisania, chociaż moja mama właśnie nie bardzo pisała, bardziej sprawdzała rozpiski różnych swoich podopiecznych, ale pchnęła mnie bez wątpienia w tym kierunku. I czy jest moją fanką? Myślę, że bardzo mi kibicuje, bo mnie kocha i jest często recenzentką mojej pracy, ale nie jest bezkrytyczna, wobec mnie zdecydowanie nie. Niektóre rzeczy jej się podobają, niektóre nie, niektórych w ogóle nie wie, o co mi chodzi. Czyli jest sprawiedliwa, to dobrze. Fajnie, bo chciałem zapytać właśnie, czy jak jest coś nie tak, jak być powinno, to ci o tym powie, czy po prostu wszystko, wiesz, zawsze jest super fajnie, bo jesteś jej córką. Nie, ja musiałam bardzo wiele lat walczyć w ogóle o takie zaakceptowanie, może zaakceptowanie to złe słowo, ale bardziej przyznanie temu, co robię, wartości i ważności w moim życiu. Bo wiem, jak to jest. Zaczynałam się włóczyć i śpiewać koncerty, to miało to wymiar taki hobbystyczny, zarobkowo kompletnie się nie kalkulowało, tylko wiesz, na jakieś takie... Chwilowa zajawka. Tak, z perspektywy mojej mamy to było włóczenie się i granie w jakichś spelunach, nie wiadomo czego, jakieś muzyki z nie wiadomo kąd i w ogóle nie wiadomo po co. A ja przecież miałam wykształcenie i powinnam pójść gdzieś do jakiejś redakcji, coś pisać albo jakoś tak. A tymczasem wcale tego nie chciałam robić i długo musiałam się dobijać właśnie do rodziców z taką informacją, hej, mi na tym coraz bardziej zależy i wydaje mi się, że z tego będzie życie i zawód, ale dobiłam się i w tej chwili już jakby post factum oni mówią, no faktycznie, córeczko, teraz już rozumiemy, że to dla ciebie ważne. Dumność wielka. Tak, ale początki wcale takie nie były, nie było takiego supportu od początku, że tak, tak. Pamiętam kiedy przyszłam do mamy jeszcze jako licealistka i tak powiedziałam, mamo, a może ja bym poszła do jakiejś szkoły teatralnej, bo ja tak bym chciała być aktorką w takim teatrze, w kostiumach i w ogóle. To jakoś, oczywiście spłacę tę całą dyskusję, ale mama jakoś tak powiedziała, bazując na swojej wiedzy o biografiach różnych artystów, tam pisarzy, dramaturgów i tak dalej, że córeczko, Boże, po prostu nie chcieli być artystką. Artyści mają takie pokręcone życiorysy i tak bardzo cierpią, muszą po prostu cierpieć. Chcesz tak cierpieć. Słuchaj, bo to jest tak, że ja sobie pomyślałem, że muzyka w dzisiejszym świecie strasznie zdewaluowała i jest traktowana jak hamburger w McDonaldzie. Mm. I najgorsze w tym wszystkim jest to, że wiesz,
artyści spędzają kupę, naprawdę kupę czasu na to, żeby jakby dopieścić to wszystko, żeby te utwory brzmiały najlepiej jak mogą. I czasem tam są takie smaczki, pracujecie nad smaczkami, które jakby mają z waszej perspektywy wpływ na całościowe brzmienie płyty. A tak naprawdę ludzie, wiesz, przesłuchają utwór przez 2 minuty i wrzucają go, powiedzmy, do kosza z innymi utworami i tak dalej. Czy nie wydajecie, że to jest nie do końca chyba fair, tak? Że ludzie po prostu... Ja wiem, że żyjemy w takich dziwnych czasach, tak? Że wszystko jest po prostu pożerane jak najszybciej, tak? Że dzisiejszy utwór, który wydaje się być hitem, jutro tak naprawdę przestaje mieć rację bytu z jakichś tam powodów, bo wychodzą inne, nowe rzeczy i tak dalej. I czy... Ciebie to nie boli jako artysta, że poświęcasz strasznie dużo czasu na to. Nie wiem, czy masz taką świadomość? Mnie na przykład strasznie to zawsze bolało. Ja nie mam z tym problemu. To znaczy są ludzie, którzy rzeczywiście podchodzą lekko pod, nie wiem, powiedzmy pół minuty, stwierdzając, że to nie dla mnie, wyłączają i wrzucają rzeczywiście piosenkę do kibla. Ale są ludzie, którzy na przykład trawią taki numer i jego tekst, powiedzmy, trawią miesiącami i ma to na nich wpływ. Więc... jakaś równowaga tutaj jest w przyrodzie, ja się tym nie martwię. A jakie jest twoje największe artystyczne marzenie? O czym marzysz? No właściwie ciągle to samo, czyli napisać taką piosenkę, która będzie, będzie dla ludzi naprawdę coś znaczyć i będzie mieć dobroczynne, trwałe działanie w ich życiu. W sensie takim, że przeżyje mnie ta piosenka i że ludzie z niej będą coś dobrego wysysać, nawet kiedy mnie już nie będzie. I że to będzie dla nich jakoś tam ważne. Że na przykład powiedzą, że na przykład jakoś tam moje szczęście, moja jakaś zmiana w moim życiu zaczęła się od tej piosenki. Czyli według ciebie nie ma jeszcze takiej piosenki, nie powstała? Z Siłą Ognia tak było, że ktoś do mnie napisał maila, że uratowała mu życie, bo szedł w celu bardzo sprawa. Konkretnym, żeby sobie je odebrać. I odpisujesz na takie wiadomości? Tak. Twój największy fuck up jako artystka. Coś, co będziesz wspominać jeszcze przez wiele, do końca swojego życia i będziesz opowiadać o tym dzieciom i... To zależy, wiesz, że czasami nie chcemy o tym mówić właśnie. No, ale nie, wydaje mi się, że na fuck upach się zazwyczaj uczymy, tak? To znaczy tak, czegoś... po pierwsze, moment, w którym na przykład przed koncertem, pamiętam taki koncert, gdzie organizator był bardzo rozrywkowy koncertu i... no i nie dał za bardzo sobie pola do dyskusji i decyzji osobistej, po prostu wmuszał w alkohol, to zagranie takiego koncertu, po którym czujesz, że tak nie do końca pamiętasz, co ty śpiewałaś i w ogóle, jest tak, masz takiego kaca moralnego po czymś takim, że postanawiasz sobie, że po prostu nie piję przed koncertami. Więc zdarzył się jakiś taki koncert, który pamiętam jak przez mgłę, bo po prostu było zbyt wesoło, były drinki kolorowe i w ogóle. I to uważam, że to jest jakiś rodzaj porażki i fuck up, tak. To tak, dlatego że jak... dotrze do ciebie, że kurczę, pojechałam tam nie bawić się, ja pojechałam tam zagrać koncert, dać coś dobrego ludziom i nie dałam im czegoś najlepszego, co mogłabym im dać, ponieważ nie byłam trzeźwa. Więc jak sobie uświadamiasz, i to myślę, że to każdy artysta koncertujący, zdarza mu się taki wieczór i taka noc i ona jest taka otrzeźwiająca, w sensie jakby wyciągasz z niej wnioski i po prostu najczęściej jest ci wstyd i żałujesz. I postanawiasz sobie, że już nigdy więcej tego nie zrobisz, bo po prostu no, nie pozwolisz sobie na taki brak profesjonalizmu i brak szacunku też do publiczności. A drugi to jest początek mojej kariery i pierwszy poważny występ telewizyjny. To było w Operze Leśnej w Sopocie w 2006 roku jakoś tak. Ja śpiewałam Siłę Ognia połączoną z No 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 Down Pen, takim hitem, z takim evergreenem powiedzmy regowym i pierwszy raz w życiu śpiewałam z odsłuchem dousznym. Nie wiem, jak to ująć. Jak na przykład jest bardzo dużo dźwięku i dużo basu, to tobie się wydaje, że ty jesteś tam, gdzie trzeba, w dźwięku, a ty nie jesteś tam, jesteś delikatnie obok. Wyciągnęłam jedną słuchawkę i zaczęłam skakać radośnie na pielonek i mi wypadła ta druga, więc ja zostałam zupełnie jakby tylko z tym, co słyszałam tu, a temu nie można ufać. No tak. I śpiewałam całą piosenkę obok.
I potem moment, w którym ja zobaczyłam ten swój występ i usłyszałam go w telewizji, był momentem, kiedy schowałam się do szafy i pomyślałam sobie, że to jest ledwie początek, a to już jest koniec mojej kariery. Mieliśmy zapytać Ciebie o to, czy czujesz się spełniona jako artystka, ale tak naprawdę już na samym wstępie, zanim jeszcze zaczęliśmy nagranie w fotelu, jak siedziałaś, powiedziałaś, że czujesz się spełniona artystycznie. Czy się czuję spełniona? To na pewno nie jest koniec mojej podróży i czuję, że ledwie witam się z kąską. Ja zupełnie niedawno bardzo zmieniłam swoje życie zawodowe i osobiste i dużo się zadziało w mojej głowie, w moim sercu. Właściwie pierwszą płytę dopiero popełniłam w takim nowym moim wydaniu, będąc w nowej skórze, będąc nowym człowiekiem, ale wnioskując po tym, co do mnie wraca od innych ludzi, a przecież ja nie piszę do szuflady, ja piszę piosenki dla ludzi po to, żeby oni ich słuchali, po to, żeby coś z tego wynikło. Więc wnioskując z tego, co oni piszą, już się dużo dobrego zadziało i już to moje pisanie i cierpienie i szczęście i w ogóle wszystko już jakby w pewnym sensie już przyniosło jakiś tam owoc dobry i ja mogę czuć z tego powodu radość, wdzięczność, satysfakcję, że to się stało, że coś dobrego się ludziom od tych moich piosenek porobiło i niektórzy mi przysyłają wiadomości, że na przykład ich pierwszym tańcem na ślubie, na weselu było moje serce i że to jest taka ich piosenka. Albo się dowiedziałam ostatnio, że ludzie rodzą dzieci przy moim sercu. Oh, wow. Że to pierwsze dźwięki, jakie słyszała na przykład córeczka jednej z moich słuchaczek. Więc dla mnie to są takie sygnały, o kurczę, dobrze, że to warto było to zrobić i jakby na tym poziomie czuję satysfakcję. Apartamentowiec czy kamienica? Kamienica. Zima czy lato? Lato. Pies czy kot? Pies. Funk czy reggae? Funk. Oszczędna czy rozrzutna? Rozrzutna. Pamiętliwa czy zapominalska? Zapominalska. Gamoń czy MacGyver? Gamoń. Telewizja czy książka? Książka. Papieros czy joint? Ani to, ani to. Chłopiec czy dziewczynka? Chociaż ostatecznie joint, oczywiście. Chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec. Bo łatwiej. Super. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, że ugościłaś nas. Co mi ją oddałeś? Bo bardzo chciała do Ciebie. Zobacz, jaka szczęśliwa, że siedzi znowu u Ciebie na kolanach. Jak się cieszy. No, niech Ci będzie. Ale chcieliśmy Ci bardzo serdecznie podziękować, dziękuję, że chciałaś przyjść do nas i podjąć wyzwanie jako pierwsza osoba. Super, naprawdę. Dziękuję. Było ciężko, był krew, pot i łzy. Uważałam te pytania, myślałam, że pytania będą lekkie, tymczasem okazały się pytaniami ciężkiego kalibru. Ale nie wszystkie chyba. Ale nie bójcie się. W ten piękny poranek widzimy się dzisiaj z naszym kolejnym gościem specjalnym. Moniką Mrozowską. Mamy tutaj pewne pudełko, które Hanka próbuje otworzyć, a w środku mamy co? Mamy kuchenkę dla Helki. Dzisiaj kończy trzecie urodziny i postanowiliśmy trochę Cię wykorzystać. Pomożesz nam? Z przyjemnością. Ikea, why? Miało być tak prosto. Trzy osoby i po prostu...